Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. Sama nie będę się bawić, bo to takie nudne. Muszę kogoś znaleźć do zabawy. O, super! Kolejna runda zaliczona! Świetnie, ale mi dzisiaj dobrze idzie. Julian, co robisz? Nie chcę ci przeszkadzać, ale może pobawimy się razem? Ciągle tylko grasz? Poróbmy coś innego razem. Co? O co ci chodzi? Nie gram ciągle, a teraz super mi idzie. Mam bardzo dobre flow, muszę grać. Ale mam inny pomysł. Może poczytasz mi książeczkę, co? Proszę. Poczytać? A jasne, pewnie, chętnie. Ja mam najlepsze historie. Dobra, to ja się tutaj położę, a ty mi poczytaj. Może sobie ucnę małą drzemkę po twojej historii. No dobra, to zaczynam. Była sobie kiedyś piękna mała księżniczka. O, kocham tę historię, to moja ulubiona. Wiem, co będzie dalej. Opowiadaj. Ale potem dorosła i stała się obrzydliwa. Była bardzo brzydka. Co? Nie, to tak nie leciało. Kłamiesz, tam w tej książce jest inaczej napisane. Znam to na pamięć. Spotkała księcia i ożenił się z nią. Nie, 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 w tej historii tak wcale nie było. Ja umiem czytać. Okropna historia, w ogóle się nie znasz, nie umiesz czytać, powiem mamie. No, jak tam sobie wolisz, idź do mamy. Ja ci więcej nie będę czytał, bo nie wierzysz mi. Mamo! O co tam chodzi? Już idę! Mamo, Julian czytał mi książeczkę, ale zmienił całą historię i powiedział, że księżniczka była brzydka. Co on opowiada? To nieprawda. No, nie wiem, o co ci chodzi, tak było w tej książeczce. To nieprawda, ja znam tę książkę na pamięć, kłamiesz. Oj, Emma, Emma, uspokój się, kochanie. Ja ci zaraz poczytam, a Julian po prostu ma zbyt bujną wyobraźnię. Poniosło chłopaka. Chodź, mam dla ciebie pyszne jedzenie. Pizza? Dla mnie też? Nie, spaghetti bolognese? Nie, nie, niestety myślałam, że najbardziej lubicie pizzę, znaczy frytki i hamburgery. Tak, frytki i hamburgery, kochamy. Ale szybko zapomnieli o kłótniach. Wow, ale pyszności, hamburger, frytki i picie, pewnie cola, wow. Nie wiem od czego zacząć, od frytek czy od hamburgera. Smacznego, tylko pamiętajcie, zostawcie trochę dla taty i dla Hani. Jasne, tyle nie zjemy przecież sami. Ale pyszności. Dobrze, smacznego. Ja będę w salonie. Dobra, Julian, załóżmy się, kto pierwszy to wszystko zje. Chętnie podejmę wyzwanie. Zaczynajmy. Na miejsca gotowi i start. Om, nom, 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 nom. Tam na dole jest trochę za cicho, coś się musiało stać. Idę to sprawdzić. Julian, Emma, wszystko w porządku? Wszystko zjedliście? Co się wam stało? Gdzie jest porcja dla taty i dla Hani? Mamo, mieliśmy konkurs, kto zje więcej i szybciej. No i Emma chyba wygrała. Tak, ja wygrałam, zjadłam dwa razy więcej niż Julian, ale tak boli mnie brzuch. Ale mówiłam wam, żebyście zostawili trochę dla Emmy i dla taty, znaczy dla Hani i dla taty. Jak mogliście tak zrobić? Jedliście dwie porcje dla dorosłych. Dobrze się czujesz? A ty? Julian, ty masz dzisiaj gości, umówiłeś się na basen, pamiętasz? Co teraz będzie? Pamiętam, już mi nic nie jest, już żyję. Oglądałem taki film na YouTubie, trzeba robić przysiady i wtedy jedzenie się przesuwa w żołądku i lepiej się człowiek czuje. Mamo, ja też mogę iść na basen? Proszę, 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 proszę. To nie jest chyba dobry pomysł, bo tak się najadłaś, możesz się źle czuć. Halo, jest tam kto? Jesteśmy. Julian, twoi goście przyszli, zobacz. Tylko pamiętajcie, nad basenem ostrożnie, bo po takiej ilości jedzenia nie wiadomo, to jak to się skończy. Dobra, idziemy robić na imprezę. Hej, fajnie, że jesteście. Przynieśliśmy kąpielówki, stroje i dużo, dużo jedzenia, wiesz? Tak,
Mam tutaj arbuza, ciasteczka, picie i takie tam. Chcesz trochę? Nie, nie, ja jestem po obiedzie, dzięki. Wy sobie zjedzcie, ale chodźcie, pływajmy. Dobra, słuchajcie, organizuję challenge. Wrzucam kółko do basenu i kto pierwszy je wyciągnie, wygrywa. Julian, poczekaj, najpierw sobie zjemy arbuza. O nie, co ty tutaj przyszłaś jeść? Ej, mamy pływać, chodźcie. Co wy tu robicie? Ja chętnie zjem, a potem popływamy. Kocham arbuza. O matko, oni tylko będą jedli, ja idę pływać. Julian, pokremowałeś się? O nie, mamo, nie psuj zabawy, nie pokremowałem się, idę pływać. Nie będę się opalał. Ja się pokremowałam, jestem gotowa, mogę pływać? Zobacz, Julian, nawet Emma się posmarowała. Trochę przesadziła, ale przynajmniej pamięta, co jej mówiłam. Dobra, to ja trochę od niej wezmę i będę posmarowany. Umiesz pływać, malutka? No pewnie, mam basen od urodzenia, kocham pływać. Okej, to może ty weźmiesz udział w moim challenge'u? Tak, chętnie. Mam złapać to kółko? Wow, ale odważna, super. Ja bym się chyba nie odważył, jakbym był taki malutki. Dobra, Emma, łap kółko. Jasne, łatwizna, już idę. Wskakuję. O, już mam je, teraz tylko muszę wypłynąć. Julian, twoja siostra jakoś długo jest pod wodą, coś się chyba stało. Ona umie pływać na pewno. Julian, ratuj ją, zobacz, ona nie wypływa. Ale po pomocy, wypływa na wierzchu, nie. Okej, uratuję cię. Starszy brat uratuje siostrzyczkę. Emma, chodź, chodź do mnie. Ale się zakrztusiłam, to nie było fajne. Julian, uratowałeś ją, dzwonimy po karetkę? Karetkę? Czy ja dobrze słyszałam? Emma, Julian, co się stało? Wykaszlaj to, wykaszlaj. Emma, co się stało? Przecież potrafisz pływać, znasz ten basen jak własną kieszeń. No tak, ale byłam pod wodą i nagle coś mnie zaczęło wciągać. Wciągać? O nie, może osłonka się oderwała. O, musimy to naprawić, koniecznie. A wy nie wchodźcie do basenu, dopóki tego nie naprawimy. Aha, czyli koniec imprezy. No dobra, szkoda.